Sponsorem relacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. W projekcji naszej rozwoju gospodarczego my także widzimy, że teraz ten rok może być trochę spowolniony rzeczywiście, natomiast potem powinno nastąpić odbicie. Dlaczego tak uważam? Z dwóch przyczyn. Pierwsza to ta taka bardziej negatywna, którą możemy obserwować, to spadek trochę konsumpcyjności takiej osób fizycznych. Patrząc rok do roku, to jest 1,5% spadek dynamiki, natomiast pozytywnym efektem jest, że patrząc przez pryzmat ujęć inwestycji, które zostały poczynione, to w czwartym kwartale było to 4,9% rok do roku. To jest bardzo dużo i to pozytywnie zaskakuje. Wierzę, że to się utrzyma, ten trend, ponieważ obserwacja podmiotów gospodarczych, które są naszymi klientami, ale także rynku, pokazuje, że firmy prywatne zaczęły inwestować, więc to jest dobry ruch. I kolejnym pozytywnym efektem jest fakt, że uruchomiliśmy w ramach państwa środki z Krajowego Programu Odbudowy ze środków krajowych, mam na myśli tutaj Polski Fundusz Rozwoju, który zaczął finansować inwestycje. I to rzeczywiście jest widoczne, szczególnie w tych mniejszych miastach, gdzie te inwestycje zaczęły się toczyć, ruszać. Sponsorem relacji był Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju.